Witam wszystkich, cześć. Jesteśmy przy Latarni Lwenei. To jest miejsce kulturalne w Gnieźnie, gdzie dzieją się różne wydarzenia. Zapowiedziałabym dzisiejsze, ale jako że ten filmik ukaże się kilka dni po, to zaproszę na to, co jest celem tego filmiku i tego spotkania, czyli spacer groszkowy. Chodzi o groszek błotny. Bardzo rzadką roślinę, która występuje, a raczej jeszcze w 2021 roku występowała na terenie Wenei, czyli jeziora Jelonek w Gnieźnie. Zapraszam Was na spacer. Dokładnie, jak pójdziemy, to iść na szagę, albo tu z boku można w bardziej zbudowany sposób wejść. W tym po prostu nie widać żadnych kwiatków, nic. Jest taka trzcina, nie? Myślisz sobie, że zaraz tu się utopisz, ale nie, on tam jest. No więc, drodzy Państwo, jesteśmy na miejscu. To właśnie na tych terenach podmokłych, niedaleko jeziora, w zasadzie też takiego ala dopływu, do tego jeziora rośnie groszek błotny. Groszek błotny, czyli Latyrus palustris, bardzo rzadka roślina, tak jak wspominałam, która została wpisana na czerwoną listę roślin naczyniowych Wielkopolski, czyli zagrożonych wyginięciem. To jest to. Takie drobniutkie, malutkie, groszek ogrodowy przypomina trochę. Tylko kilka stanowisk tego groszku jest w całej Wielkopolsce i nadal właśnie jakby grozi mu wymarcie. Z uwagi na osuszanie bagien, z uwagi na bardzo intensywną rekultywację, jeżeli chodzi o czy w ogóle gospodarowanie terenów takich właśnie dawnych nieużytków, które teraz próbuje się odzyskiwać, no ale wcześniej jednak człowiek zniszczył, więc zanim odzyska, nie wiadomo, czy wszystkie gatunki przetrwają. Gniezno ma to szczęście, że dzięki temu jezioru, które powstało, wiadomo, dawno temu i jakby przez zmieniający się tutaj i klimat, i jakby sprzyjające podmokłe tereny, może ocalić tą roślinę, która myślę, że jest warta uwagi, tak jak każdy gatunek, szczególnie w dobie zmian klimatu. Ta roślina jest dziką odmianą. Znamy groszek, mamy fasolę, to jest właśnie daleki kuzyn groszku ogrodowego, jadalnego, fasoli, ale też bobu. I dziko rosnąca, wspaniała, piękna, drobne kwiaty fioletowe ma. I właśnie lubi tereny podmokłe, torfowiska, co jeżeli chodzi też o zmiany klimatu i o co przedłużające się susze czy upały, może jeszcze tym bardziej, nawet jeżeli sam człowiek nie bezpośrednio nie zniszczy stanowisk, to niestety zniszczy to klimat zmieniony przez człowieka, więc tym bardziej jest to roślina warta ochrony. Znaleźliśmy groszek, więc będziemy działać. Na pewno wystosujemy razem z biologiem Maciejem Jędrzejczakiem z Kasztelanii Ostrowskiej pismo do Urzędu Miasta, do Referatu Środowiska, do Zakładu Zieleni Miejskiej, jak i również do samego prezydenta Tomasza Budasza, ponieważ ta roślina może stać się wizytówką miasta, jest warta ochrony, to jest nasze dziedzictwo przyrodnicze, które myślę jest ważne dla nas wszystkich z uwagi właśnie na to, że przyroda jest częścią nas i